Witam was, Robert, kolejny odcinek z Crusader Kings 2 się stała rzecz niewybaczalna, której, no dosłownie niewybaczalna, której nie jestem w stanie tolerować. Co się stało? Moja siostra, Inme, pamiętacie, ta sojusz tam tutaj i tak dalej w Szwecji, została zmuszona, żeby zostać konkubiną króla Danii. Ja tego nie toleruję. Stajesz się moim subjugation, wypowiadam ci wojnę w tym momencie. Nawet jeżeli to nie przyniesie żadnego wpływu praktycznie, to jest to wojna o honor. Pieprz oczywiście mój cel. Rób co ci się podoba. Moja ambicja jest pieprze w tym momencie. To znaczy, żeby Prosper de Rin, czy jakoś tak było, czyli żeby 5 lat nie prowadzić wojen. Ja tak postawiłem, zrobię to, rozbuduję sobie państwo, hajs będzie. Czemu nie? Nerwowałem się, to było już dla mnie za wiele. Idziemy wasalizować Danię dla samego po prostu odbicia siostry. Czekaj, kurwa, to. Allaha mi wysyłają? Jezus, Żydzi, nie! Aresztuj go! Żydów, na Żyda to się i. Jezus, to jest skąpi, żeby nic za tyle zapłacić. Chrześcijanie płacą więcej. Mogę go po prostu zabić. Żydem nie będę nigdy w życiu. Kuźwa, rewolt rysk. Ale zbieranie taksów się nie powiodło. Ten troszkę budowli do budowy. No i to się pobudowało właśnie w gnieźnie. Cyk. Cyk. 100% offer peace and force demands. Stajesz się w tym momencie moim przydupasem, ziomek. Rozumiemy się? A więc tak, tej konkubin. Czy mogę jakoś kazać? Owsian, ale ty jesteś konkubiną, a ja nie chcę, żebyś była konkubiną. Aranż Betoral. No cóż, to muszę, sorry, ale muszę zabić w takim razie chyba twojego męża, tak? Czy twojego tego konkubinatora? Chyba, że rewokuję ci title. No mogę donować ci title w ogóle. Idą z Sealand. Zostanie z niczym. Czekajcie, plot to kill mam 90% szans. No to wezmę plot to kill. Zaproś każdego, wojsko rozwiąż. Myślałem, że będzie mi flota potrzebna do tego. Został zaformowany defensywny pakt. Nie dziwię się przeciwko takiej potężnej Polsce. Build the war chest. Wracamy. On mnie pewnie nienawidzi w ogóle. Czas to zmienić, żeby w ogóle nie oddychał. Dla siostry, dla rodziny zrobię wszystko. No chyba, że odbiera mi terytoria, to nie. Ale taki sojusz przez ciebie poszedł. Ziomek. Taki sojusz. Nie mnie spłakał, jak sprzedawał. O kurwa, ile osób tutaj się sprzedać? Zgodzić na to. A wszystkich chyba nie wykupię. Dobra, starczy, bo za dużo hajsu poszło, a i tak się chyba pójdzie bez problemu.
Okej. Kupiłeś mnie. Cancel this content. Aha, czyli niby on teraz rządzi radą. Idź do dupy stewardem. To jest mój powód, jak coś, tak? Nie, żeby coś tutaj, żebyśmy mieli jakieś problemy. Okej, jak żona to się zgadzał na wszystko. Czekajcie. Czy mogę to wykorzystać? O, może się zakochać w żonie. To kurde mać. Niby to i dobrze, i to i dobrze. Ale to są punkty militarne. Dobra, tak sobie do przodu. Zaszalej tam, ziomek. Approve the plan. Okej, umarło mu się. Czy mogę teraz siostrę zawołać na dwór? Invite to court. Jest. Okej, zgodziła się, jest u mnie. Mogę ją ponownie wydać za mąż. Cyk. Ościsko, nie chcę po więzach. Po więzach tutaj. Kurwa, siostrę żenić syna, ja pierdolę. Chyba nie muszę tłumaczyć. Czemu nie? Znaczy, wydawać za mąż siostrę, wydawać za mąż, kurwa. Trzeba w końcu się tego nauczyć, nawet już nie ze samego faktu, że niektórym może to się nie podobać i tak dalej. Tylko samego faktu, że po prostu, kurwa, takie mylenie się co chwilę to też jest zrąbane. Okej. Forum Alliance, yes. Bułgaria powiedziała mi wojnę o Kijów. Second Holy War for Kiev. Tak, tak, cyk. Akurat podpisałem sojusz kolejny, więc tak. Forum Alliance, Ruryk. Jesteś moim wasalem, więc musisz się chyba i tak zgodzić. Kuźwań, te pakty nie są wszędzie na wypisane. On się chyba na coś jeszcze nie zgodził, okej. Okay. Łamy wszystkich i dość się radza. Rurik z nim się zgodzili, okej. Okay. Call to arms. Call to arms, znaczy to nie jest już sam Rurik, oczywiście, Rurik dana nie żyje. Tylko to jest, no, jeden z jego dziedziców. Słowianie chcą się dołączyć do wojny świętej, którą wypowiedzieli Bułgarzy na Kijów. Niech się uczy czytać, laska. Tyle mam tego prestiżu, że stracenie 50, co to jest? Perfekt. Niech przyjdzie całe wojsko. Ja sam z siebie zebrałem 8000 ludzi. I do Dungeona. No, zgadzam się, okej. Okay. Czy tutaj mogę z kimś zrobić Form Alliance? Leads of Alliance Call to Arms. Gdzie wyjdziecie? Przydałby się jakbyście wrócili tak trochę. Włączyli ze mną wojsko i byście na nich poszli.
Ja się troszkę pobawię tymi tutaj misjonarzami i tak dalej. Tu jednego powiężę, tu tak. I tak dalej, i tak dalej. Jakiś marny 1000 złapałem. Został rozbity całkowicie. Serio? Ja sobie robicie. Idziemy bezpośrednio na nich. Przez sącz. Ty do nich myślą, gdzie chodzić. Wojskiem. To są buntownicy, kurwa. Oni nie myślą. Okej, okay, już wygrana. Nie, czy chcą ze mną stoczyć bitwę. Jacyś rajdersi przybyli. Rajdersi jakieś 110 statków zapieprza. Żona jest w ciąży, świetnie. I Buddy Faith Triumphant. Walczymy, ziomek, nie uciekaj. Pa, 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 jakie straty otrzymują. Pa, lewe skrzydło ich już padło. Już tutaj obchodzimy ich. Patrz, a ty chciałeś uciekać. 6000 ich zginęło. Zajmijmy Galich na szybko. Bitwa piękna, cudowna, wygrana. Okej, ja chciałem ich zaatakować. To był jeden z moich planów, do którego jednak nie byłem zdecydowany. Przekonany. Słuchajcie, tutaj jest mocny zamek. Fort 3,5, Fort 4,5, 4,5, 1. My się ziomek lubimy, więc ja to zachowałem dla siebie. To się dowiedziałem. Nie wiem, co się dowiedziałem nawet, ale czego się to dowiedziałem, co pewnie by komuś nie spodobało. Ale widzę, że ludzie mnie lubią. To mi się podoba. I like it. Czekajcie, Henryk jest jakąś częścią mojej rodziny? Nie. Oferuj nasz patronat. Mamy w ogóle ponad 800 hajsu. 10 zarabiamy podczas wojny. No to jest to rozbudowanie tax income'ów. No nie rób sobie jaj. Kurwa, przecież moje państwo znowu się podzieli na 15 tytułów. Dobra, mam stówę. Z Bułgarią. Rurik prowadzi wojnę o... z Laplandem. Aż se tam pójdę i stoczę jakąś bitwę dużą. Aż se pójdę i komuś pieprzę. To jest w ogóle wojna defensywna czy ofensywna? Chyba ofensywna. To zrobiłeś głupstwo, ziomek. Dobrze, taki sojusznik ci się trafił. One children lacking education. Jakiś minus za rzekę. Kuźwa, nie mówcie, że uciekajcie w tą... Nie, tutaj uciekają. O, tu widzę jakieś 1000. Kuźwa, jakim cudem wyspieprzycie szybciej. Muszę was przecież w końcu gdzieś złapać. Okej, okay, stracili w pizdzie wojska. Dałoby się stolicę nową. Ole, straciłem ludzi też. Od wyczerpania. No kuźwa, nie mów, że umarłeś. Jak Litwa znowu powstała? Pewnie to tyle. I Dania się uwolniła. King Piast jest na tronie duńskim, a to mi się podoba akurat. Tego nie neguję. Neguję Litwę. Król Chościsko. Form Alliance? No Declare War będzie i tyle, ziomek. Serio? Jaja sobie robisz. Ech, i teraz dylemat. On prowadzi wojnę o wszystkie tytuły. Dobrze rozumiem.
If we win the war. Nie, walczą tylko o Pragę, to jest chyba wojna defensywna. To jest ścisko? No, jak nisko upadł. Troszkę nawet mi go szkoda. Ja na pewno jestem zajęty teraz wojną na Nowogrodzie i tak dalej. O, w sumie mam więźniów. Zawsze te 30 golda może wskoczyć. Szturmuj. No w ogóle odbity. Tu coś próbuję zajmować jakąś Ładogę. Sign the non-aggression pact. Zgadzam się. Co mi tam? Te pakty o nieagresji są często takie bez sensu. Alas, no nie, nie choruj, ziomek. Właśnie, ty masz żonę, okej. Domena ci spadła. Gdzieś był jeszcze lepszy tutaj. Mam ci obecnie ten fokus i Grumen R, bo nie masz dzieciaka. Nie masz także dużo, kuźwa, miałem tylu lojalistów miałem. Tu jakiś lojalista jest, to dobrze. Jesteś zarąbistym szamanem. Diviner, lojalista, świetnie. A sobie zobaczę jedną rzecz. Jak chciałbym teraz zmienić, to mogę. Egzekucję, banishment, rim. Nic niestety nie podboostuję. Gadim co najmniej piątka. A spróbuję. Powinien się zgodzić, nie ma żadnych przeciwwskazań na to. Zapałem małą część ich armii. Kurwa, jest przewaga, ale potrzebuję tak czy tak całej rady. Okej. Dla listów już żadnych nie mam, no to pójdę według skilla. Kolejna wygrana bitwa. Ej, rejected. Kurwa, tam mało listów mam. No i spieprzają ciecie. No co za dupną wojnę powiedzieć? Już mi... Ja tracę więcej ludzi poruszając się niż walcząc. Ziomek, to jest polskie wojsko. To jest polskie wojsko, a my takie marnujemy. No i designer regent. Ten homie. My main man. Ej, złapcie ich tutaj, proszę. A i wygrajcie przy okazji. Nie oznacza żadnego alliance'u niestety. Braci Malezji. Malazję. Więc to była za choroba. Pewnie linii lotniczych. Bitwa wygrana. Teraz trzeba wracać, uciekać. To jest dobry fort, dwójeczka, kurwa, to szarżujemy. Kopiemy ich? Świetnie. Armia to nie jest mój problem w tym momencie.
Troszkę staje się. Ja mam 2000 hajsu. Troszkę sobie jeszcze zarobię. Jak mi zupił kompletnie Poznań chyba. Ktoś tak zgaduje. Zagrajdu właśnie pozostałe włości, wołości. Śmierć wrogom włoszczyzny. Cyk. Jakich rzeczy nie upgrade'owałem do tego momentu. No i to może być moja główna domena, tak patrzę. Sędzimir. Mój brat, no kuźwa, ale... No ale ładnie, to on jest królem Danii, on jest królem Litwy i król Polski. Tylko kurwa, to Litwa mi nie odpowiada troszkę. Widziałbym tam siebie. Poruszamy się dalej. Port, dwójeczka, dużo ludzi. Niezbyt. Chyba więcej osób broni tego miasta niż tam mieszka, kurwa. Setan, to kończ, kończ to. Świetnie, teraz ty zostałeś. Chyba władcą tego Laplandu całego. To mnie bardzo cieszy. Czy bardzo? Staje się w pizdu potężny teraz. A nie wiem, czy mamy sojusz jakikolwiek jeszcze. Jakie tutaj... relacje nas związały. Szkoda, że posiadamy znacznie mniej ludzi niż on. Dobra, robimy ten sam trik co ostatnio. Trochę mnie to nudzi, szczerze mówiąc. Ale spróbuję. Paradox Interactive, Clayton 2, Save Games, Iron Man Greater Poland, wklej tutaj, tak. I ryzykujemy. Zaklejmuj, sklejmuj Litwę dla siebie. Chciałem jakikolwiek sojuszników, kurwa. Jakieś pakty tam mam. Send gift. Sprzedasz mi się, ziomek? Teraz tego chcesz? No właśnie. Midas touched. Dotknięty przez Midasa. Nie, bo się nie rozmnożysz, ona ma 39 lat już. A więc tak, ty teraz może For Alliance skoczy, tak. Cudownie, czyli Call to Arms i leć z tej swojej Arabii Saudyjskiej, kurwa, do mnie. I ziomek. To jest moja siostra, 12-letnia. The Teutonic Order. I on powstał? LOL. A serio? Nie należał do ciebie? Teutonic Order powstał w cudownym miejscu. Mogę go zabić? Dobra, jednoczymy armię. Chodź tutaj jeszcze ty. Właśnie, że ciebie potrzebuję. Atakujemy te 400 żołnierzy. Nie wiem, co to są. Gdzie jest ich armia cała? Great Morawia się rozpadła na Nitrę. Cudownie. Zajmiemy Marienburg, który pewnie ma dupną defensywę. Trzeba zajmować te triby, dopóki one są takie łatwe. Chyba najsłabszy punkt bycia tym tribem. O, tu jest miasto. A tu jest tribe, czyli stolica padnie. Stolicy mieć 5 obrońców. Panie, dam radę. Panie, jesteśmy dzielnymi wojakami. Wierz. Niech pan wierzy w nas. Gówno, a nie wiara.
Spójrz na siebie. 5 osób stoi. Dam radę. Nie ilość się liczy, ale hart i odwaga. Wy jesteście pijani, czy jak? Przyszedł mój emirat. Idziemy dalej zająć kijów. Spróbuję zreformować Slavic Faith, ale jednocześnie już tak zmierzając w stronę Veles. Nie wiem czemu Veles, ale okej. To jest w ciąży, świetnie. Może syna leki dziedzic się urodzi. Okej, co za wcześnie zmieni teraz drogę. Nie, dobrze. Poszedł mniej więcej to samo. Jakiś buncik poszedł, widzę. Obotryczan. Jak mnie już tam widzę, poprawiali w serii z Pomorza. To nie aż Obotrytio, tylko Obotryczanami. O nigdy o nich nie słyszałeś, jak się śmiesz nazywać Polakiem. Kurwa mać, przecież było pokazane, że będzie bitwa. Chcę was zniszczyć do końca, mnie już nerwujecie, o to mi chodziło. A serio to armia tyle procent dawało? Okej, niech będzie prestiż, skoczy. Przeboro w Lubusz, no to idź Przeboro. Syn się urodził. Name of father, Siemowit. I Wlo oczywiście głosuje na Siemowita. Jakaś powal, no spoko, chcesz ją, to miej. Zajmujemy ten fort, idziemy na Marienburg, chyba na Sambie jeszcze to było. No co mi tak proponujecie te śluby, bierzcie wszystkie. Tak potem ty jesteś u mnie na dworze, tak? Tak, jesteś u mnie na dworze. Znaczy, że to ja decyduję, jaki tutaj sojusz pójdzie. Dobra, macie, masz same córki. Ale jeśli mówić mi się urodził, to oznacza, że mogę zrobić sojusz w ten sposób. To świetny sojusz mi wyszedł. Serio? Jest to moim bratem. W Litwie siedzi, kuźwa mać, zniszczyli jego królestwo Teutonicy. Dlaczego wojnę, kurwa mać? Wy nawet nie wiecie, co wy zrobiliście. Jak ja was zniszczę w zarodku, staniecie się moimi takimi przydupasami. Jagiełło was nie pozna. Jeżeli, jak stanie z wami pod Grunwaldem. A nie będzie musiał, bo już was nie będzie wtedy. 9-9, muszę jakiejś armii wpieprzyć. I Twainian Revolt, no to też ich wpieprzę. Mam akurat taki humor. Winter Terrain Flat Cavalry Lightfoot. Nie będzie Lightfoot. To jest ogólnie podgląd armii, nieważne na jakim terenie. Nie ma co. Dziećmi masz nie szaleć, ziomek. I co się dzieje, jak się szaleje dziećmi? I Twainian Revolt jeszcze. To co wy jeszcze macie? Jeszcze macie Bohemię samą. Okej, nie pogarszajmy tego. Idź na Marienburg, bo oni zaraz sekundę to zajmą. O nie, maimed, one-handed, ale to jej rany dostał. Mój władca, Siemowit IV. Lecimy zająć Pragę.
Chcesz 200 hajsu, żeby być grateful, tak? A nie, monument to jest, a monument to tak. W ogóle zaraza wybuchła. Miałem właśnie do rozbudowy tak sinkomy na stówę. A tutaj rozbuduję te obrony. No i teraz zaczynamy obleganie Pragi. Marszałek. Marszałek ten jest dobry i mnie całkiem lubi. I całkiem nieźle. Trade pójdę. Commander. Pościskał w Poland. Ty jesteś chyba moim bratem, tak. Grandland title, Kingdom of Lithuania. Chciałem ci dać Kingdom of Lithuania, a nie wiem, czy się wtedy nie uwolnisz. Na pewno ja uważam, że ty masz niesprawiedliwie odebrany tytuł. I chciałem ci dodać jakąś prowincjalnie amiaką. Sześćset hajsów w ogóle. Zarabia obecnie 8. 19 w sumie. Infection scared. No nie, ja mogę umrzeć niedługo. Nie o taką Polskę walczyłem, by teraz ją stracić całą. Oblegaj, oblegaj spokojnie. Nie spiesz się. Nie, na wszystko mamy czas. Za życiem naszego króla. A ja ci w chłościsko wrzmuć. Jesteś z rodu Piastów? Tak. A, ty jesteś synem chłościska. To jest chłościsko? Tak, ale on nie może się wykupić. Release from prison. Nie, do ciebie nic nie mam, ziomek. Wiem, że tam mogliście się poprztykać między sobą. Ale ja wszystko rozumiem, takie zachowanie. Okej. Wiem, że jesteście wszyscy szczęśliwi i to bardzo. Słupsk, jesteś wolnym państwem teraz? Jakie jesteś kultury? Pomeranian, ty dziwnie wyglądasz jak na Pomeranian. Mogę tę wojnę powiedzieć? Na ranię, chcę ci wypowiedzieć wojnę. Tak. Wiem, że wasale mogą się teraz gniewać niedługo. To tyle, że tak długo posiadam ich wojsko. Ale to będzie warte swojej ceny. Zgadzam się. Prestiż. Nie po to tyle hajsu wydałem teraz z tego rezygnować. To oni chyba sami na wschodzie coś podbijają, tak patrzę. Tutaj by przydał Smoleń zająć, by brzozy wyciąć na przyszłość już. Regent Mizdech? Nie, Kurt Fizikan. Też to nie jest dobra wiadomość. Midas Touched, Eufrozyna. Spoko.
Tylko chcę zakończyć odcinek. No kurwa, jedna osoba zapieprza pół kraju. Nie, zostaniesz pojmany. Zmieniamy politykę teraz. Nasz władca jest... Infekcja one-handed, proud, erudyto, czytany jest, cruel, ambition, cynical. Nie, kurwa, to mogę go przyjąć, jak jest cynical. To walczy, Lesser Poland atakuje Kujawy. Mam nadzieję, że nie mój tytuł, znaczy nie mój, no bym miał informację, to jest mój wróg. Idzie 4000 żołnierzy wroga. U, jakiś rewolt mi skoczył. A obecnie oblegam Lubiałuzy. Port level 2, czyli mogę przeszturmować na luzie. To jest wasz? Tak. Ja widzę, że tam fajnie się bawicie, oblegając moją prowincję, tracąc wojsko przy okazji. Więc sobie spokojnie troszkę poczekałem. Długa bitwa, co mi się podobało. O ty cfelu. To dokładnie. Kingdom of Germany. Niemcy już atakują Polskę. To nie jest nawet 39. Ech, 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 ech. Mam jakieś tutaj kurwa sojusze. Dziomek, przydałby się... nie będę się żenić. Kurwa, co za debilne pomysły. Wołynia, Wołynia, Liwonia. Prasia. Z Riazaniem cię ożenię, co ty na to? Okej. Okay. For Alliance? Tak. Okej. Okay. Call to Arms? All Wars. Ja tak to chyba żadnych paktów nie mam, szczerze mówiąc. A nie mam. Call Wars. Chodź tutaj. Jesteś mi potrzebny teraz. Oni nie przyszli wsparciem, czy mogliby mnie pokonać. Chyba, że mieli ważniejsze rzeczy do roboty, to ja zrozumiem. Niż na przykład ja. Jestem pewien w 100%. Okej. Okay. To się zmęczyłem tak troszkę chyba. Czuję, że mi się ten nurseries przydaje. Zarabiam 6 obecnie miesięcznie. Bo oni są już utrzymywani. Ci nie są, okej. Okay. Co, i co się przeniosła? Do Poznania? Nie mam pojęcia. Jednocz wojsko. Rozwalamy armię Pomorza. Jeden Pizant Revolt. No ja sobie robicie. Akceptuj, okej. Okay. Jesteście z zamkiem, to dobrze. Aż fort tutaj rozbuduję. Zbuduję. Tam kurwa pół biedy w trokach. Ktoś inny was tak przez przypadek akurat rozwali. Jeszcze jak zakładam. Konfrontować się już z Niemcami, czy jeszcze nie? Poczekamy. Tracę Brave. Cudownie. W doskonałym momencie. A, to zacząłem... Nie, dobra, kurwa, mogę z tych Niemców skończyć moment. Macie specjal, mam nadzieję, że wam się podoba. Godzinny odcinek, chociaż nie wiem, czy... Jak się pojawi teraz w przyszłych odcinkach, czyli w przyszłym czasie, będę wyglądał odcinki, bo chcę zrobić w końcu tego
Trajana skończyć, Wewnuer. I w Spytkow Gdańsk. To jest coś z rodzina? Nie. A tak. Jak? Familii. Aha. Nie ma tak. Ja się nie zgadzam. Prince Siemowit tylko. Bitches. Okej, to jeszcze, że uzbierałem wystarczająco wojska. Mógł stawić im bezpośrednio czoła. I... ole bitwa, ole bitwa, ole... Ile ludzi poginęło? After 100 years under the Kingdom of Poland, the High Chiefdom of Turów is no longer considered the jure part of Kingdom of Rutenia. Serio? Kiedy muszę się poprawić tutaj. Nie de jure empires. De jure kingdoms, rzeczywiście. Teraz ten Turów jest oficjalnie częścią Królestwa Polski. To interesujące, to ciekawe. A więc tak, odbiłem moją prowincję. Postaram się złapać ich wojsko, dopóki jest jeszcze przerzedzone. Tracę infekcję. I kolejna wygrana. Zyskuję Root Terrain Expert. Damage Forest i w lesie i w czymś jeszcze było. Postaram się zająć stolicę. Dangerous Faction 75%. Gavel Kind Succession in Lithuania. Ja po tej wojnie, tak poza odcinkiem, postaram się dać jednemu z moich braci tytuł Króla Litwy. Pod warunkiem, że cały czas będzie moim przydupasem, to się będzie dobrze. Jestem tego pewien, że jakby to może mieć mój wasal tytuł króla w momencie, kiedy jestem cesarzem. Ale jak jestem królem, to zobaczę, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, polepszone relacje. A to ciekawy sojusz wyrobiliśmy. Moja żona jest w ciąży. Tylko proszę, powiedz, że córka. Ja się cieszę, że nie do dzieci, że nie do sojusze. Mam już dosyć synów. W pewnym momencie przypadek bliźniaki się urodziły. I kurwa, mam do tego problem z dziedzictwem, dziedziczeniem kraju do teraz. Najpierw jeszcze jakiś Hosse przyszedł. Okej, okay, dołącz. Cieszę się. Dzisiaj for Anatolia fails. Jeszcze zdążę, haha, zdążyłem przed upadkiem fortyfikacji. I dostaliście w piecie. Ile mi hajsowiście? Troszkę mało, jak na Niemcy liczyłem więcej. Nie wywiązujecie się z rekompensat tak samo jak po II wojnie światowej. Wiem, że macie to we krwi. Dobra, teraz tego hosta trzeba wyjaśnić. A propos więźniów, nikt nie chce wykupić. Defensive Pact has been disbanded. Już po hoście. I spieprza gdzieś pizdiet. Jolanta. After Mothers, Fatawa. Wracaj tu, hoście. No i poszedł sobie w pizdiet. Dobra, ja myślę, że możemy się zobaczyć w kolejnym odcinku z CK2. Do zobaczenia. Cześć. Pa.